Anna Popek bryluje na czerwonym dywanie. Jej kreacja zrobiła wrażenie. 56-letnia Anna Popek wie, jak zwrócić na siebie uwagę. W ostatnim czasie dziennikarka wzięła udział w jednym z branżowych eventów, na którym przyciągnęła wzrok obecnych uczestników. Wszystko za sprawą starannie dobranej stylizacji oraz oszałamiającej sylwetki. Oto szczegóły. Anna Popek odeszła z TVP. Czym zajmuje się teraz? Anna Popek uchodziła za jedną z największych gwiazd telewizji polskiej. Swoją medialną karierę rozpoczęła w katowickim oddziale TVP, a następnie przeniosła się do oddziału we Wrocławiu. Jakiś czas później przeprowadziła się do stolicy i zdobyła staż w programie TVP2 Panorama. W 1999 roku dołączyła do zespołu prowadzących program śniadaniowy Kawa czy Herbata, a w kolejnych latach współpracowała z takimi formatami jak Świat się kręci, Dzień dobry, Polsko, Załóż się czy Pytanie na śniadanie. Na początku 2024 roku, po ponad 30 latach pracy, rozstała się z TVP. 15 marca 2024 roku, po 30 latach nieustannej pracy, rozstałam się z Telewizją Polską. Rozstałam się ze swoim dziewczęcym marzeniem, z moim oknem na świat, z miejscem, gdzie dorosłam i dojrzałam jako człowiek i jako dziennikarka. Mijały lata, unowocześniała się technologia, ale wciąż krążyliśmy po tych samych korytarzach, zaglądaliśmy do tych samych bufetów i tworzyliśmy programy, poinformowała na swoim Facebooku. Po zmianach u nadawcy publicznego, Popek znalazła zatrudnienie w telewizji Sakiewicza. Tam obecnie prowadzi poranny magazyn Wstajemy. Popek powraca na salony. Tak wyglądała na branżowym evencie. W ostatnim czasie dziennikarka pojawiła się na premierze spektaklu Rodzina w sieci, czyli Polowanie na followersów. 56-latka, która dawno nie była widziana na czerwonym dywanie, zachwyciła swoją formą. Celebrytka założyła długą czerwoną sukienkę, która idealnie podkreśliła jej urodę. Jako dodatki wybrała czarną marynarkę, szpilki oraz ciemną torebkę. Nie zabrakło także srebrnej biżuterii oraz delikatnego makijażu. Dziennikarka chętnie pozowała do zdjęć i zarażała pogodnym uśmiechem. Trzeba przyznać, że jej wizerunek prawdziwie zachwycał.